Cześć. W tym filmie zaprezentuję receptę na porządek w rozdzielnicy. Kompletną listwę zaciskową przeznaczoną do domku jednorodzinnego. Zapraszam do oglądania. Wago, aby ułatwić rozpoczęcie pracy ze złączkami na podstawie doświadczeń instalatorów, przygotowała zestaw startowy o numerze 807-457. W zestawie znajdują się złączki, ścianki końcowe i mostki, które wystarczą do wykonania rozdzielnicy w większości standardowych domków jednorodzinnych. Złączki listwowe Top Job S zamontowane na szynie w czytelny i estetyczny sposób grupują wszystkie żyły przewodów. Zawartość zestawu. Cały ten zestaw nie jest tani. Kosztuje ponad 400 zł, ale myślę, że warto jest się nim zainteresować. Broszura zawiera wyposażenie zestawu, listę części. Pokazana jest budowa złączek. Konstrukcja listwy zaciskowej, sposób wykonywania odpływów jednofazowych i odpływów trzyfazowych. Pokazany jest sposób montażu przewodów oraz parametry złączek. Mamy zestawienie obwodów w przykładowym budynku jednorodzinnym. Schemat poglądowy fragmentu rozdzielnicy. Schemat wielokreskowy sekcji F1. Schemat jednokreskowy. Rysunek poglądowy zmontowanej listwy zaciskowej. A także przykładowe rozmieszczenie aparatury elektrycznej. Listwa zaciskowa składa się ze złączek trójpotencjałowych L, N i PE, a także ze złączek dwupotencjałowych fazowych. Złączkę dwupotencjałową wykorzystamy do budowania odpływu trójfazowego. Złączka trójpotencjałowa ma wejścia na przewód ochronny, neutralny i przewód fazowy. Tutaj widać te różnice. W złączce fazowej są dwa tory prądowe. Trójpotencjałowej to jest tor N, tor fazowy oraz tor PE. Tor PE z jednej strony jest do podłączenia za pomocą przewodu, a z drugiej strony łączy się z szyną TH. Szynę TH należy uziemić. To jest przykładowy blok rozdzielczy, bo w sumie możemy to tak nazwać, sekcji F1. Cały ten blok będzie zasilał odbiory przyłączone do wyłącznika różnicowo-prądowego trójfazowego. Ta część listwy zaciskowej będzie zasilana z jednego wyłącznika różnicowo-prądowego, będzie więc doprowadzony jeden przewód N dopływowy. Potencjał N do wszystkich odbiorów możemy doprowadzić za pomocą wciskanych mostków.
aby ominąć złączki fazowe, użyjemy tych mostków. Podłączamy teraz po kolei trzy przewody fazowe z wyłącznika nadprądowego trójfazowego. Oraz przewód neutralny z wyłącznika różnicowo-prądowego. Potencjał N do wszystkich złączek mamy już doprowadzony za pomocą mostków. Potencjał PE od strony zasilania powinien być podłączony do szyny TH, szyny DIN. Teraz przyłączamy przewody do odbiornika trójfazowego. A że są to przewody typu drut, po zdjęciu izolacji na końcu wystarczy je tylko wcisnąć. Zastosowanie tego typu złączek w prawdziwej rozdzielnicy możecie zobaczyć na kanale Luxu Electric. Podam w opisie link do tego filmu. Tam on to bardzo przejrzyście przedstawia i omawia całą budowę rozdzielnicy. Uzyskaliśmy za pomocą tych dwóch złączek zasilanie obwodu trójfazowego. Dzięki zastosowaniu tego typu złączek listwowych elektryk może przygotować rozdzielnicę w domu, na warsztacie, a przywieźć ją dopiero na budowę, gdy będą już ukończone tynki i wszystkie prace mokre. Dzięki umieszczeniu złączek w rozdzielnicy na konkretnej szynie nie trzeba zostawiać też dużych zapasów przewodów. Z pewnością ułatwi pracę przy instalacji elektrycznej w topologii gwiazdy. Myślę, że warto. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji, komentowania, pozostawienia łapki. Cześć!